Kryminalni ze Starego Miasta już 2 godziny po zdarzeniu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo. Jak ustalili funkcjonariusze, w jednym z mieszkań na terenie wrocławskiego centrum doszło do szarpaniny, doszło do kłótni. 3 osoby w lokalu spożywały alkohol. W pewnym momencie do tego mieszkania zaczął dobijać się mężczyzna. Pomiędzy osobami doszło do kłótni, w wyniku której 65-latek został kilkukrotnie ugodzony nożem. Sprawca zbiegł z miejsca. Policjanci interweniujący w tej sprawie zatrzymali wszystkie osoby będące w mieszkaniu do dalszych wyjaśnień, a także rozpoczęli działania poszukiwawcze za sprawcą tego czynu. Kryminalnym udało się go namierzyć już 2 godziny po zdarzeniu, gdzie próbował się ukrywać na terenie ogródków działkowych. 37-latek usłyszał już zarzut zabójstwa, a na podstawie zgromadzonego przez policjantów materiału dowodowego sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.